To historia o rodzinie pastora. Siedzieli prosto jak żołnierze. Byli pod kontrolą, którego żona znika w środku nocy. Lokalna społeczność nie mogła tego pojąć. I którego córka wie więcej niż może powiedzieć. To szalona sprawa. Czyżby po tylu latach okazało się, że demon jest bliżej niż wszyscy sądzą? Historie kryminalne. Piątego grudnia 2004 roku w dzielnicy Mobile w stanie Alabama pastor Anthony Hopkins przekazuje swoim dzieciom i pasierbom straszne wieści. Ich matka, 36-letnia Arlita, odeszła. Powiedział dzieciom, że ich matka je porzuciła. Twierdził, że wyjechała do Kalifornii, gdzie dostała pracę jako szwaczka. Zamieszkali w Georgii rodzice Arlity, są zszokowani jej zniknięciem, ale mimo wielu prób nie udaje im się z nią skontaktować. Rodzice próbowali do niej dotrzeć, ale rzekome numery kontaktowe nie odpowiadały lub nie działały. Arlita nie odpowiedziała też na wiadomości z poczty głosowej i SMS-y. Ani razu nie udało im się z nią skontaktować. Znajomi Arlity nie rozumieją, dlaczego miałaby ona chcieć porzucić swoje idealne życie. Arlita Best dorastała w bogobojnej rodzinie w stanie Georgia. Jej głównym celem w życiu było poślubienie dobrego człowieka i założenie z nim przykładnej rodziny. Po nieudanym pierwszym małżeństwie, drugie z Anthonym Hopkinsem wydaje się być spełnieniem jej marzeń. Poznali się w Georgii i w 1994 roku wzięli ślub. Arlita miała dwójkę dzieci z poprzedniego związku, które Anthony adoptował. W ciągu 10 lat para dorabia się piątki własnych dzieci, kilkukrotnie przenosząc się do różnych stanów, aby Anthony mógł spełnić swoje marzenie o byciu kaznodzieją. W 2001 roku Anthony został pastorem kościoła zielonoświątkowego w Mobile i zaczął głosić Słowo Boże. Anthony zyskuje popularność jako wędrowny pastor. Razem z rodziną zakłada też grupę gospel, której wokalistką jest Arlita. Dzieciaki były bardzo utalentowane. Grały na instrumentach i wspaniale śpiewały, a cała rodzina dawała występy w kościołach południowej Alabamy. Poza sceną rodzina również wydaje się idealna. Dzieci zawsze były ładnie ubrane i wyjątkowo grzeczne. W kościelnej ławie siedziały zawsze według wieku. Wielu ludzi uważało, że dzieci te zachowują się dość osobliwie, niczym żołnierze. W kościele zawsze uważnie słuchały słów pastora i nie ruszały się bez pozwolenia starszego rodzeństwa. W 2004 roku, po kilku latach spędzonych w drodze, rodzina Hopkinsów postanawia osiąść w przyjaznym im miasteczku Mobile. Mobile mieści się nad zatoką o tej samej nazwie.
W południowej Alabamie kościoły odgrywają ważną rolę w życiu mieszkańców. Hopkinsowie chcą, by tu przyszło na świat ich najmłodsze dziecko. To bardzo zżyta społeczność. Wszystkie rodziny dobrze się znają i nierzadko spożywają razem posiłki. Nikt nie zna prawdziwego oblicza Hopkinsów. Poza kościołem rodzina jest skryta, a dzieci uczą się w domu. Pojawiają się pogłoski, iż sielskie życie rodziny pastora to tylko pozory. A zniknięcie Arlity jedynie wzmaga plotki. Parafianie są zdziwieni nagłym zniknięciem żony pastora, więc ten wychodzi z zaskakującym wytłumaczeniem, któremu jego dzieci przysłuchują się ze zgrozą. Powiedział, że zawiózł Arlitę do Georgii, by tam urodziła ich najmłodsze dziecko, ale niestety jego żona zmarła przy porodzie. Parafianie są przygnębieni tą wiadomością, ale dzieci pastora nie wiedzą, w co wierzyć. Były zaskoczone, ponieważ wcześniej ojciec powiedział im, że ich matka wyjechała do Kalifornii. Anthony wytłumaczył im, że okłamał parafian, aby ci nie wiedzieli, że Arlita porzuciła rodzinę. W kolejnych tygodniach Anthony jest przykładnym ojcem. Naucza dzieci w domu i występuje z nimi na koncertach. Ludzie darzyli go szacunkiem za to, iż jako samotny ojciec potrafił poradzić sobie z wychowaniem 8 dzieci. Pomaga mu jego pasierbica, 16-letnia Shalene. Shalene przejęła obowiązki gospodyni domu. Zajmowała się pozostałymi dziećmi, gotowała im i uczyła je. To dzięki niej jakoś radziły sobie po odejściu matki. Mijają miesiące i lata. Arlita nie daje znaku życia, ale nikt też już o to się nie dopytuje. Jednakże choć z zewnątrz wszystko wygląda normalnie, to już wkrótce społecznością Mobile wstrząśnie przerażająca wiadomość. Trzy lata po tajemniczym zniknięciu Arlety Hopkins. Jej dzieci nie mogą przeboleć tej straty. Najbardziej tęskni najstarsza córka, Shalene. Któregoś poranka 2008 roku sąsiadka Caroline Kelly zauważa Shalene idącą ulicą. Było zimno, a dziewczyna miała na sobie jedynie krótkie spodenki i była boso. Caroline zaprosiła ją do domu i dała jej swoje ubranie. 19-letnia Shalene powiedziała sąsiadce, że uciekła z domu po kłótni z Anthonym. Po jakimś czasie dziewczyna postanowiła wrócić do domu, aby pogodzić się z ojcem. Caroline sądzi, że doszło do zwykłej rodzinnej sprzeczki. Ale 2 tygodnie później Shalene znów się pojawia. Przyszła do tego samego domu cała zapłakana. Caroline zauważa otarcia i siniaki na rękach i szyi dziewczyny.
Zapytała ją, co się stało. Dziewczyna powiedziała, że jest w ciąży. Na pytanie, kto jest ojcem, Shalene odpowiedziała, że pewien chłopak z Atlanty. Caroline zapytała, co tak naprawdę się dzieje. Shalene powiedziała, nie chce pani wiedzieć. Według dziewczyny Anthony wściekł się na wieść o jej ciąży. Nagle w domu Caroline dzwoni telefon. Anthony zadzwonił do sąsiadki, aby porozmawiać z Shalene, a kobieta podsłuchała ich rozmowę. Pastor przekonywał dziewczynę, że wszystko, co z nią robił, było przejawem jego miłości. Caroline podejrzewa, że w domu Hopkinsów dzieje się coś niedobrego, ale wkrótce Shalene wyjawia jej coś strasznego. Naciskana przez kobietę, dziewczyna przyznała, że ojcem dziecka jest Anthony. Caroline chce powiadomić policję, ale Shalene tego nie chce. Kobieta dała jej ultimatum. Jeśli chce u niej zostać, ma porozmawiać z innym pastorem lub z policją. Shalene wybrała to pierwsze. Pastor z innej parafii był dobrym znajomym Anthony'ego. Nie mógł uwierzyć w to, co słyszy, ponieważ dobrze znał Anthony'ego i miał go za uczciwego człowieka. Zamiast pomóc dziewczynie, pastor oskarża ją o kłamstwo. Powiedział jej, iż często ma do czynienia z pasierbicami, które są złe na swoich ojczymów i fałszywie ich oskarżają. Caroline zdenerwowała się na pastora i powiedziała mu, że jego obowiązkiem jest wspomóc dziewczynę, ale ten stwierdził tylko, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Caroline kontaktuje się z Wydziałem Pomocy Dzieciom przy posterunku policji w Mobile. Otrzymałem telefon od sąsiadki Anthony'ego Hopkinsa, która twierdziła, iż córka pastora powiedziała jej, że uprawiała seks z ojczymem. Dziewczyna miała 19 lat, ale pierwsze zbliżenie miało miejsce, nim osiągnęła pełnoletność. Zaprosiliśmy ją na posterunek. Rozmowa ujawnia szokujące fakty. Podczas rozmowy Shalene opowiedziała nam o tym, że uprawiała seks z ojczymem od 11 roku życia. Trwało to do czasu, gdy zaszła w ciążę w wieku 19 lat. Anthony mówił Shalene, że wszystko jest w porządku, bo tak nakazuje Biblia. Wmawiał Shalene, że ją kocha i że Bóg to aprobuje. Wykorzystywał Biblię, by przekonać ją, że to, co robią, jest dobre. Czytał jej wersety wyrwane z kontekstu, by udowodnić swoje teorie. Shalene mogła nie być jedyną ofiarą Anthony'ego. Zapytałem ją, czy jej ojczym mógł molestować też jej siostry. Odparła, że być może współżył z jej młodszą siostrą, ale nie jest tego pewna. Zauważyła, że przyglądał się jej siostrze Tawandzie w taki sam sposób jak jej, gdy chciał z nią współżyć. Rodzina wyglądała na silnie zaburzoną. Początkowo sądziliśmy, że dziewczyna była zazdrosna o swoją młodszą siostrę, ponieważ od czasu, gdy Shalene zaszła w ciążę, Anthony poświęcał więcej uwagi Tawandzie.
Tajemnice rodziny w końcu wychodzą na jaw. I wydaje się, że to koniec rewelacji. Ale detektyw Shavers jest dociekliwy. Zadaje dziewczynie niewinne pytanie. Odpowiedź sugeruje przestępstwo dużo większej wagi. Na pytanie, jak zmarła jej matka, odpowiedziała, że zabił ją jej ojciec. Detektyw musi ocenić, czy to oskarżenie może być prawdziwe. Jej historia wydawała się szalona, ale dziewczyna znała wiele szczegółów. Gdy zapytałem ją, gdzie jest ciało jej matki, odpowiedziała, że w domu. Shavers chce zebrać dowody na potwierdzenie słów Shalene. Postanowiliśmy poszukać w policyjnej bazie danych pani Hopkins. Okazało się, że jej prawo jazdy straciło ważność w 2005 roku i od tamtej pory system nie miał o niej żadnych nowych informacji. Shavers kontaktuje się z detektywem Kentem Quinney z Wydziału Zabójstw. Na początku sądziliśmy, że ta historia jest nieco dziwaczna, ale udaliśmy się na miejsce, aby ją zweryfikować. Sporządziłem wniosek o nakaz przeszukania i udałem się do domu sędziego Michaela McMakena. Sędzia poprosił, abyśmy dali mu znać, jeśli coś znajdziemy. Policja zastaje pusty dom. Weszliśmy do środka tylnymi drzwiami dzięki kluczowi, który dała nam Shalene. Rozejrzeliśmy się. Wszędzie panował porządek. Łóżka były zaścielone, a pod nimi znajdowały się równo ułożone buty. Anthony i dzieci są w kościele, ale surowe metody wychowawcze pastora widać w każdym pokoju. Służyłem w armii i być może dlatego ten dom przypominał mi barak z obozu przygotowawczego dla kadetów. W pokojach znajdowały się łóżka piętrowe, szafki i biurka stały równiutko pod ścianą, a rowery ułożono od największego do najmniejszego. Nawet piłki leżały równo, posegregowane według koloru. Słowo klucz to kontrola. Niektórzy ludzie odczuwają potrzebę kontrolowania swojego otoczenia, łącznie z własną rodziną. Shalene wskazuje detektywom zareglowane drzwi. Po ich otwarciu natychmiast pojawiła się chmara much. Poczuliśmy smród rozkładającego się ciała. Policja szybko znajduje źródło fetoru. W środku znajdowała się mała zamrażarka oklejona taśmą. Moje wszystkie wcześniejsze wątpliwości wyparowały w jednej chwili. Wewnątrz zamrażarki znajduje się coś przerażającego. W środku zobaczyliśmy bezkształtną masę. Przypatrując się jej z boku, można było dostrzec kształt dłoni. Nie mogliśmy uwierzyć, że to naprawdę ludzkie ciało. Serce biło mi jak oszalałe. Wiedziałem, że trzeba działać.
Policja wzywa patologa z Zakładu Medycyny Sądowej, doktora Johna Królikowskiego. Nie chcieliśmy popełnić żadnego błędu, więc przewieźliśmy całą zamrażarkę do naszej siedziby w Mobile na badania. Wyciągnięcie ciała z zamrażarki nie jest prostym zadaniem. Pojawił się spory problem. Zamrażarka miała grubą warstwę izolacji, której nie mogliśmy usunąć, ponieważ ciało do niej przylgnęło. Musieliśmy użyć nożyc hydraulicznych, powoli usuwając ścianki zamrażarki i starając się nie uszkodzić ciała, by móc mu się przyjrzeć, gdy już się rozmrozi. Badanie uzębienia potwierdza, iż są to zwłoki Arlety Hopkins, ale patolog nie jest w stanie ustalić przyczyny jej śmierci. Zbadaliśmy kość denatki i poprosiliśmy ekspertów o ustalenie, czy na ciele znajdują się ślady ran kłutych lub jakiekolwiek inne zmiany. Zrobiliśmy także całą serię szczegółowych badań. Nie potrafiliśmy ustalić przyczyny śmierci, choć fakt umieszczenia ciała w zamrażarce sam w sobie był podejrzany. Detektywi wiedzą już, iż Arleta nigdy nie wyjechała do Kalifornii, ani do rodzinnego domu w Georgii. Ciało tej oddanej matki przez 3 lata spoczywało w zamrażarce w jej własnym domu. Ale dlaczego zginęła? Technicy z Zakładu Kryminalistyki Sądowej rozpylili w każdym pomieszczeniu domu luminol, który wchodzi w reakcję z krwią. Luminol ujawnia ślady krwi na kominku w sypialni małżeńskiej, ale substancja ta potrafi wykryć nie tylko krew. Spryskaliśmy także sypialnię Charlene, w której na prześcieradłach odkryliśmy ślady nasienia. Podczas przeszukania domu prokurator okręgowa Ashley Rich dostrzega coś dziwnego. W każdym pokoju znajdowało się wiele zdjęć rodzinnych, ale na żadnym z nich nie było Arlety. Była matką tych dzieci i ważną częścią ich życia, ale w całym domu nie było ani jednego śladu jej istnienia. Ostatecznie zdjęcia rodziny z Arletą znaleźliśmy w worku marynarskim, który znajdował się w przyczepie zaparkowanej pod domem. Była to makabryczna próba usunięcia wszelkich śladów istnienia Arlety z życia jego dzieci. Dziecko pozbawione wszelkich pamiątek po zmarłym dorosłym może szybciej zapomnieć o jego istnieniu. Od samego początku, gdy zajęłam się tą sprawą, trudno było mi pojąć, jak coś takiego mogło przydarzyć się w tej społeczności. Wraz z odkrywaniem coraz to nowych szczegółów na temat tego, co działo się w domu, zaczęłam rozumieć, jak mocno dotknie to lokalną społeczność. Analiza kryminalistyczna potwierdza prawdziwość słów Charlene. Śledczy chcą wiedzieć więcej, ale wkrótce odkryją, iż prawda jest straszniejsza niż sądzili. Śledczy z Mobile w stanie Alabama odkrywają w zamrażarce ciało Arlety Hopkins, żony pastora i matki 8 dzieci.
Teraz muszą się dowiedzieć, dlaczego kobieta zginęła. Shalin, 19-letnia córka ofiary, ujawnia, co wydarzyło się w feralnej nocy 3,5 roku wcześniej. Tego wieczora Arlita zobaczyła przypadkiem, jak Anthony obściskuje Shalin. Kobieta wyrzuca męża z domu i zabrania mu zbliżać się do jej rodziny. Arlita zapytała wprost Shalin, czy chce z nią odejść, czy też woli zostać z ojcem. Shalin nie chciała wybierać, ponieważ bała się rozpadu rodziny. Arlita powiedziała córce, że prędzej umrze, niż pozwoli, by ktoś ją molestował. Tych słów dziewczyna nie zapomni do końca życia. Tej samej nocy Anthony puka do okna Shalin. Zobaczyła osobę, która przez tyle lat była dla niej autorytetem. Osobę, która ją wychowała. Z drugiej strony był to człowiek, który nią manipulował i wykorzystywał Biblię, aby przekonać ją do robienia tych wszystkich okropnych rzeczy. Stał pod jej oknem, a ona wierzyła, że jeszcze istnieje szansa na ocalenie ich rodziny. Shalin wpuszcza Anthony'ego do domu. Była ofiarą, ale nie znaczyło to, iż całkowicie odrzuciła go jako ojca. Miał nad nią władzę i prawdopodobnie przez wszystkie te lata nauczyła się okazywać mu posłuszeństwo. Anthony zapewnia dziewczynę, że pogodzi się z matką. Arlita usłyszała podejrzane głosy i zaczęła dobijać się do pokoju Shalin, każąc Anthony'emu wynosić się z domu. W końcu Anthony wychodzi z pokoju i wpycha Arlitę do sypialni. Nakazuje dzieciom, by pod żadnym pozorem nie wychodziły ze swoich pokoi. Sam wchodzi do sypialni, z której przez dłuższy czas dochodzą odgłosy kłótni i walki. Małżonkowie kłócili się, walczyli i krzyczeli. Shalin niepokoiły te odgłosy i po tym, jak usłyszała głośny łomot, postanowiła sprawdzić, czy najmłodszemu dziecku, niemowlakowi, nic się nie stało. Gdy weszła do pokoju, zobaczyła matkę leżącą na podłodze. Arlita wierzgała nogami, jakby brakowało jej powietrza. Ostatnią rzecz, jaką zauważyła, to ojciec stojący nad głową matki. Anthony każe Shalin wyjść z sypialni. Gdy ta wraca z niemowlakiem do reszty rodzeństwa, w domu zapada cisza. Shalin ułożyła pozostałe dzieci do snu, a po chwili zjawił się Anthony i powiedział jej, że Arlita nie żyje. Powiedział, że stracił nad sobą panowanie i teraz Bóg chce, by zachować to w tajemnicy. Opowieść jest szokująca, ale jak dotąd nie ustalono jeszcze miejsca pobytu Hopkinsa. Shalin wie jedynie, że jej ojciec i rodzeństwo udali się na występ w innym mieście. Śledczy postanawiają jak najszybciej go aresztować. Samochód Anthony'ego Hopkinsa został kupiony na kredyt, więc zainstalowano w nim nadajnik GPS, który umożliwiał szybkie zlokalizowanie wozu na wypadek przejęcia go przez bank.
Dzięki nadajnikowi policja ustala, że Hopkins znajduje się w kościele w Jackson, oddalonym o 120 km od Mobile. Wszedłem głównymi drzwiami do przedsionka, gdzie znajdują się wahadłowe drzwi prowadzące do kaplicy. Przez szparę w drzwiach zauważyłem Hopkinsa. Anthony nie ma pojęcia, co się szykuje. Byłem podekscytowany, bo chciałem ująć podejrzanego, ale obawiałem się też, że Hopkins może wziąć dzieci na zakładnika, więc kazałem moim ludziom poczekać. Gdy dzieci wracają do ławek, policja wkracza do akcji. Gdy otworzyłem drzwi w kościele, zapanowała grobowa cisza. Podszedłem do Hopkinsa i poprosiłem, by potwierdził swoją tożsamość. Gdy to zrobił, nałożyłem mu kajdanki. Reakcja kongregacji całkowicie zaskakuje policjantów. Ludzie zaczęli krzyczeć "Alleluja" i klaskać, gdy wyprowadzałem go z kościoła. Chyba cieszyli się, że go stamtąd zabrałem. Po wyprowadzeniu z kościoła Hopkins zapytał, o co chodzi. Odpowiedziałem, że pewnie o trupa w jego zamrażarce. W tej chwili policjantom ukazuje się ciemna strona pastora. Natychmiast spoważniał i zapytał, czy może porozmawiać ze swoją najstarszą córką. Powiedziałem, że to niemożliwe. Hopkins wraca do Mobile z detektywem Quinney. Nie zadawałem mu pytań, ale on ciągle pytał o swoje dzieci. Mówił, jak bardzo je kocha i że nigdy by ich nie skrzywdził. Jednakże ani razu nie zapytał o swoją żonę i czy ciało, które znaleźliśmy, należy właśnie do niej. Dzieci również trafiają na posterunek. Dzieciaki były bardzo miłe. Gdy zapytałem je, czy chcą coś zjeść, spojrzały na najstarszą córkę, która odpowiedziała, że niczego im nie potrzeba. Postanowiliśmy przesłuchać ją jako pierwszą. Na początku zaprzeczała, że między nią i ojcem doszło do jakiegokolwiek zbliżenia. Tawanda zaprzeczyła, iż ojciec ją molestował i twierdziła, że oskarżenia Shalyn są wyssane z palca, bo ich ojciec nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Jako że Anthony i Tawanda zaprzeczają oskarżeniom o molestowanie, policja musi ustalić, kto mówi prawdę. Detektywi postanawiają zadać Shalyn ważne pytanie. Skąd wiedziała, że ciało jej matki spoczywa w zamrażarce? Pastor Anthony Hopkins zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa swojej żony Arlity. Kwietnia 2010 roku zaczyna się jego proces. Nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyn śmierci Arlity, więc prokurator Ashley Rich wie, że jej najmocniejszą kartą są zeznania Shalyn odnośnie wieczoru, w który zmarła jej matka. Zeznając pod przysięgą, kobieta wyjawia szokującą prawdę. Anthony powiedział Shalyn, że Bóg chce, by wszystko zachować w tajemnicy i przekonał ją, by pomogła mu przenieść ciało. Zawinął zwłoki Arlity w koc. Gdy Shalyn weszła do pokoju, Anthony poprosił ją, by pomogła mu przenieść ciało do samochodu.
udali się do lasu w okolicy miasteczka Sems w Alabamie. Nie zakopał ciała, lecz po prostu zostawił je w lesie. Po kilku godzinach Anthony zaczął martwić się, że zwierzęta mogą wywlec ciało z lasu, więc znów zażądał, by Shalyn pomogła mu je przenieść. Wrócili do Sems po ciało. Po obu jego stronach umieścili kosze na śmieci, aby nikt nie zauważył, co wiozą. Zabrali zwłoki do Jackson, gdzie zakopali je w szopie za starym kościołem, gdzie kiedyś mieszkali. Gdy Anthony zakopywał ciało, pojawił się jego sąsiad i zapytał go, co robi. Anthony odpowiedział, że szuka czegoś w szopie. Przez kilka dni Hopkins obawiał się, że jego tajemnica ujrzy światło dzienne. Miał rację. Pochowane w płytkim grobie ciało zaczęło puchnąć i wystawać z ziemi, więc Anthony znów tam powrócił. Hopkins i jego córka raz jeszcze przenieśli ciało, tym razem w miejsce, które pastor miał na oku. Wrócili ze zwłokami do Mobile. Anthony kupił wcześniej zamrażarkę, do której zamierzał przełożyć trupa. Okazało się, że zamrażarka jest dość mała, więc aby zmieścić w niej zwłoki, Hopkins musiał wskoczyć na nie i nogami wepchnąć je do środka. Może wydawać się nie do pomyślenia, iż Shalyn godziła się na to wszystko i przez 4 lata nie ujawniała prawdy. Jednak eksperci zeznali, iż wszystkie dzieci, łącznie z Shalyn, były nieustannie manipulowane. Izolując dzieci od świata zewnętrznego, Hopkins uzyskał nad nimi pełnię władzy i były mu one całkowicie posłuszne. Zeznania pozostałych dzieci ukazały, jak ciężkie było ich życie. Kazał im godzinami klęczeć w jednej pozycji lub trzymać ręce uniesione wysoko przed sobą. Taki był jego system kar. Kontrolował dzieci, wykorzystując Biblię i Kościół. Przekonywał je do spełniania jego zachcianek, wmawiając im, że tego chce Bóg. Maltretował je słownie oraz fizycznie. Posuwał się też do manipulacji, wykorzystując do tego religię. Wzbudzając u dzieci strach, sprawca może je kontrolować oraz zmuszać je do określonych zachowań. To, przez co przeszły te dzieci, łącznie ze śmiercią ich matki, było wyjątkowo bolesne. Ale jeszcze trudniejszy był dla nich sam proces, podczas którego najstarsza pasierbica ujawniła, co działo się w tym domu. Shalyn musiała raz jeszcze wrócić do dnia śmierci jej matki oraz tego, jak pomagała ojcu kilkukrotnie zakopywać zwłoki. To było wyjątkowo traumatyczne doświadczenie dla całej rodziny i lokalnej społeczności. Takie rzeczy słyszy się jedynie w telewizji. Dlaczego niczego nie wyczuliśmy, gdy jakiś czas temu przez kilka dni nie było prądu? Przecież nie da się nie zauważyć fetoru rozkładającego się ciała.
Chcieliśmy być pewni, iż ława przysięgłych wyda możliwie najsurowszy wyrok na tego człowieka. Dwudziestego pierwszego maja 2010 roku, po półtora godzinnych obradach, ława uznała Anthony'ego Hopkinsa winnym przestępstw morderstwa, gwałtu, kazirodztwa i molestowania seksualnego. Skazano go na karę dożywotniego więzienia. Była to jedna z najdziwniejszych zbrodni w historii tego miasta. Samozwańczy prorok i ewangelista, człowiek, który podróżował po stanie, głosząc rzekome Słowo Boże, został oskarżony o zamordowanie żony i ukrycie jej ciała w zamrażarce. Wielu z nas nadal zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że przez 4 lata nikt nie zainteresował się tym, iż Arlita Hopkins zniknęła bez śladu. Przesłuchałem w tej sprawie kilku zaprzyjaźnionych z Hopkinsem pastorów i nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie zastanowiło ich, że Arlita nagle zniknęła. To zachwiało nieco moją wiarą w człowieka. Shalyn uwolniła się od ojca i stara się wieść normalne życie. Korzysta z pomocy psychologa i powoli wraca do siebie. Jest wspaniałą, młodą kobietą, która zwalczyła przeciwności losu i teraz robi wszystko, co w jej mocy, by jej własne dzieci wychowywały się w zdrowej i normalnej rodzinie. Wersja polska, SDI Media Polska, tekst Wojciech Matyszkiewicz.